Ok, testujemy gierkę mobilną Mike Doom. Podwójny strzał wziąłem sobie. Coś takiego podobnego grałem w Archer, jak się nie mylę. Też nawet spoko gierka była. A trochę inne tam bronie były. Tutaj mamy, jak widać, jakiś karabin, a tam jakieś tam były łuki i jeszcze jakieś tam coś było, jakieś nie wiem co to było. Dyskiem, ja już nie pamiętam za bardzo. A jak co, to napiszecie mi w komentarzu, to mogę sprawdzić tą gierkę dla was. Rykoszet wziąłem. No i wracając jeszcze do tej sytuacji, jak coś macie fajnego, gierki mobilne, to piszcie mi w komentarzu. Trochę nie mam miejsca na telefonie, ale coś tam się pousuwa i można sprawdzić coś. Ok, znowu coś bierzemy. Zwiększyliśmy sobie obrażenia, to też się przyda, żeby się nie męczyć. Jakiś strażnik, tak? Nie, chyba coś nie wybrałem. Taka gierka, żeby się trochę odstresować od innych gierek. Ale jak się wam spodoba, to coś może jeszcze raz nagramy. Gierka już jest trochę stara, ale można przetestować, co nie? No mówię, taka, żeby się odprężyć, powiedzmy. Ok, przechodzimy na następny etap. O, boss jakiś. No to go zaraz będziemy strzelać. Coś nie my użyłem, ale nic nie widziałem. Widzę, że tutaj coś mi tu pokazuje. No tak jak mówiłem, testujemy gierkę. Ale gdyby co, mile widziane łapki. Gdzie jest spoko, dużo łapek, to jeszcze coś nagramy z tej gierki. Trochę się zmęczyłem. O, teraz udało się. Ok. Kolejny etap. Na pewno już tam ktoś nieźle tam w tą gierkę gra. Rozproszony strzał to troszeczkę źle jak dla mnie, tak mi się wydaje, ale widzę, że tam podwójnie tam. Okej, mało życia widzę. Jakoś się udało. A powolutku kończymy do odcinka. Zapraszam do subskrypcji, mile widziane łapki w górę i oczywiście do mojej playlisty. Tam jest FIFA mobilna i gry mobilne. Gdyby co, to link będzie w opisie. Trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam. Cześć!